Po raz 22 w Kępnie w minioną sobotę 17 września odbyły się Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w diatlonie, bieg, jazda rowerem i ponownie bieg. Organizatorem mistrzostw był jak każdego roku TKKF Przemysław. Zawody finansowane były ze środków publicznych gminy Kępno. Co roku zawody organizowane w Kępnie cieszą się sporym zainteresowaniem. Udział w nich wzięły dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych oraz gimnazjów. Podczas tegorocznej rywalizacji na starcie stanęło 309 osób, w tym w finałach 128. Byli to w większości uczniowie kępińskich szkół. Marzeniem organizatorów jest jednak, aby w zawodach wystartowali uczniowie nie tylko ze szkół kępińskich, ale także z poszczególnych wsi. Zabrakło więc na nich uczestników pozostałych szkół z naszego powiatu, m.in. z gminy Perzów czy Rychtala. Mistrzostwa w diatlonie to przecież jedyna tak liczna impreza biegowo-rowerowa organizowana w naszym województwie. Chcemy w ten sposób propagować kulturę fizyczną, szeroko rozumianą. Co roku mamy bardzo, bardzo dużo chętnych. W tym roku myślę, że troszeczkę mniej, ale chyba było to spowodowane pogodą. Trasa poszczególnych biegów przebiegała ulicami Kępna. Uczestnicy w zależności od wieku mieli do pokonania różne długości trasy biegu i jazdy rowerem. Dystanse są różne, dostosowane do kategorii wiekowych. Małe na przykład mają tylko jedno kółeczko biegu, jedno kółko roweru. Natomiast im starsza kategoria, tym te dystanse się zwiększają. No już w tych najstarszych dystansach, kategoriach, to już są po 3 kółka biegu, 3 kółka rowerem. Zawody diatlonowe w Kępnie to zawsze spora dawka rywalizacji, walki fair play, ale także dobrej zabawy. Uczestników wspierają i dopingują rodzice, którzy pomagają w organizacji mistrzostw. Tegoroczni zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych od 1 do 3 miejsca otrzymali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, a od 8 i 10 miejsca nagrody rzeczowe. Za zajęcie 1 miejsca w kategorii drużynowej szkoły otrzymały dyplom oraz profesjonalne zestawy piłek do gier zespołowych ufundowane przez starostę kępińskiego Witolda Jankowskiego. Nagrody ufundował też burmistrz miasta gminy Kępno Piotr Psikus oraz sponsorzy.